że nie na wcale, bo jeśli powstaje tam jakakolwiek impreza, tej samochodu jest więcej, ludzi jest więcej, no jest taka. Panie prezydencie, pan mówi 3 godziny i 4. Chciałbym tylko powiedzieć państwu i panu, panie prezydencie, że to jest taki, tylko proszę mnie dobrze zrozumieć, żeby nie zostało tak o to, że my idziemy za przykładem innym. Jeżeli na Górkach Czechowskich nie można tego zrobić, jeżeli w Rysówce nie można tego zrobić, jeżeli na Janowskiej nie można tego zrobić, gdzie Janowska jest dosłownie 5 budynków mieszkalnych, prywatnych, znaczy jednorodzinnych i tak dalej, mogę mnożyć dalej, w Motyczu nie można tego zrobić, to w środku LSM-u warto zrobić. Panie nie, radny. bo to jest w tym momencie niepoważne traktowanie. Ale nie, bo wyszło 20 ludzi i panu naopowiadali. No. Ale panie radny, przecież pan doskonale wie, że na Janowskiej miał powstać fikcyjny tor rowerowy razem z motocyklistą, to ja wstrzymałem. O właśnie. Ja to wstrzymałem, ale tam miał być, z tego co wiem, no miały jeździć te motocykle, miały odbywać się treningi i tak dalej. Również w innych miejscach chcieliśmy zrobić tor, na którym by były rozgrywane i zawody, i treningi. Tutaj chodziło by było tylko o organizowanie tych zawodów i to też najwyższych klas.